Rozpocznij stream, oczywiście rozpocznij stream, możemy sobie rozpocząć stream, możemy teraz przywitać się. Witam serdecznie, będziecie widzieli teraz inny system zupełnie. Przed chwilą zainstalowałem system na bardzo małej maszynie, taki IdeaPad. On się nazywa S210 Touch i kwestia tego rodzaju pokazać, że może to działać, może to funkcjonować bez tak zwanego Windowsa. Te stare laptopy, które macie, te sprzęty, które można by wykorzystać do tego, żeby funkcjonowały, no właśnie w systemie Linux. I dlatego to zrobiłem, żeby pokazać. Dlaczego jeszcze? Kwestia cięcia kosztów. Ja byłem poproszony przez szefa pewnej szkółki, żeby pokazać, że można po pierwsze to zainstalować w ciągu godziny, po drugie, że to będzie funkcjonowało. No faktycznie funkcjonuje, faktycznie nie obciąża systemu tak jak Windows i wszystko możemy tutaj na tym systemie sobie Linuxowym rozpracować, dopracować. Ja podejrzewam, że nie będzie tutaj żadnych problemów. Jeszcze jedna kwestia, kwestia kosztów. Jeśli posiadamy szkółkę jakąkolwiek, posiadamy te wszystkie urządzenia, to sam Windows kosztuje bardzo dużo. Co roku trzeba to oczywiście pokrywać koszty i też te wszystkie systemy do utrzymania, czy serwery i całą resztę. To wszystko można postawić na Linuxie. Tutaj nie ma problemu. Koszty są znacznie niższe, mniejsze. Firmy, które się tym zajmują, nie są tak drogie i nie są to firmy z kapelusza, gdzie mamy prykaz i to wszystko. No właśnie, to jest wstępna information, że coś takiego funkcjonować sobie może. Tu mamy wszystkie ustawienia. Co prawda ja mam w lewej ręce teraz mam kamerkę, która pokazuje laptopika i ten cały system. Tutaj praktycznie możemy sobie wszystko włączyć, możemy praktycznie wszystko udoskonalić, ustawić jak chcemy. Jeśli chodzi o kwestie właśnie Windowsa. Chciałem pokazać też, jaki to jest system, ale właśnie teraz powiem szczerze, że zjechałem sobie odnośnie nazwy i nie będę przedstawiał jej na razie. Jeśli chcecie lekkiego Linuxika, to spróbujcie sobie nam jakiegoś zwykłego Minta. Jeśli nie, to Arch Linux jest bardzo dobrą opcją, żeby sobie wrzucić na stary sprzęt, żeby to funkcjonowało. Ale ważne jest to, żebyśmy próbowali, żebyśmy uruchamiali te swoje stare laptopy, stare komputery, żeby to funkcjonowało otwarcie i bez zagrożeń, takich jak są na Windows. Bardzo wielu z Was właśnie sprawdza, czy będzie na Waszych sprzętach działał Windows 11. Jesteście rozczarowani, ponieważ kupiliście za 2500 sprzęt i tak naprawdę teraz informuje Was taki napis, że nie macie pewnego pakietu i trzeba go włączyć i jeśli nie włączycie, to nie zainstalujecie Windows 11. Moja rada, poczekajcie. Poczekajcie, żeby to wszystko się ładnie, pięknie zgrało, żebyście dowiedzieli się, jakie są luki w Windowsach, o co tam chodzi, co nie chodzi, co potrzebujecie, czy powiększać RAM, czy powiększać procesory i tak dalej. Jeśli nie chcecie się z tym bawić, spróbujcie z Linuxem. W wersji domowej, biznesowej tak samo, jeśli chodzi o szkółki, polecałbym, żeby wszystkie szkoły przeszły na Linuxa. To jest przede wszystkim taniej. Ja mówię na razie o szkołach prywatnych, bo jeśli chodzi o państwowe, nie wtrącam się, jak to mówią co niektórzy towarzysze. Staram się przedstawiać to, co na bieżąco jest ergonomicznie przeze mnie realizowane. Kolega poprosił, kolega niech zobaczy, że faktycznie funkcjonować to może. Te paski, które widzicie, one są wtedy, kiedy w momencie, kiedy nie mamy aktywowanej myszki i zapominam dotknąć, żeby reakcja była, żeby cały czas nie znikał mi ekran. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą wersję. Ja postaram się też zainstalować OBS-a właśnie tutaj na tej wersji Linuxa i właśnie z OBS-a bezpośrednio z pulpitu nagrać to, co możemy tutaj zobaczyć. Widzicie odbicie w laptopie tutaj, w szybce sobie.
Przełączyło mi się właśnie teraz małe co nieco. Będziemy sobie przełączać i wyłączać. A zobaczymy, czy dam radę, patrząc na monitor podglądu, włączyć opcję. No dało radę. Przejedźmy sobie bliżej. Jest ok. Dobrze, to by było na tyle. Za chwileczkę, może za godzinkę, jakby znajdę trochę czasu, zainstalujemy OBS-a, żebyście zobaczyli, że to może funkcjonować sobie na Linuxie też. Przede wszystkim będzie funkcjonowało szybciej i lżej będzie to chodziło, ale można. Wszystkie wasze opcje, które macie w szkółce, można tu włączyć. One są w 100% darmowe i żadnego ryzyka. Problem tylko w głowie. No ale jeśli chodzi o głowę, to też można ją przez rok, dwa lata naprawić. To by było na tyle. Wyłączamy live i nagrywamy.